Zastanawiasz się pewnie, gdzie jest Matt, kim ja jestem i co tutaj w ogóle robię, więc spokojnie, zaraz ci wszystko wytłumaczę. Ale najpierw pozwól, że się przedstawię, więc mam na imię Magda i jestem współprowadzącą kanału Progresywni.eu. Jeżeli nigdy nie słyszałeś o takim kanale, to tutaj właśnie nade mną wyświetla się karta. Proszę wejść i sprawdź, co robimy. I Matt poprosił mnie, żebym nagrała film i opowiedziała ci troszkę o asertywności, za co z całego serca mu dziękuję. Oczywiście postaram się, żeby ten cały odcinek był bez cięć, albo miał ich taką minimalną ilość, więc wybacz mi, jeżeli będę troszkę spoglądała na kartkę. Znajdujemy się w moim studio, gdzie odbywa się cała magia. Już święta się zbliżają, więc cała dekoracja jest. I wydaje mi się, że możemy już zacząć, tak więc zapraszam Cię na taką małą herbatkę. I czym w ogóle jest asertywność? Definicja mówi, że jest to umiejętność wyrażenia swoich myśli, uczuć i zdania, nie lekceważąc, nie raniąc przed tym drugiej osoby. I asertywność jest czymś pomiędzy pasywnością a agresją, jeżeli dobrze wiesz lub nie. Pasywność to jest osoba pasywna, daje się manipulować innym osobom, boi się wyrazić swoje zdanie, nie ma swojego zdania, jest taką szarą myszką, która pozwala po prostu sobą pomiatać. A osoba agresywna, no to taka, która w ogóle nie respektuje zasad. I nie mówię tutaj o agresji fizycznej, bardziej mi chodzi o taką psychiczną. W ogóle nie dopuszcza do siebie słowa krytyki. Bardzo lubi kimś pomiatać i dyrygować drugą osobą. Bardzo nie lubi odmowy, ale sama odmawia i kieruje się taką zasadą albo po mojemu, albo wcale. No i właśnie osoba asertywna to taka, która jest otwarta na propozycje, znaczy może nie lubi, ale akceptuje krytykę. Akceptuje to, że ktoś ma inne zdanie i nie robi z tego, nie wiadomo, jakiś tam kłótni, awantur, po prostu to bierze na klatę. Dyskutuje, oczywiście, chce osiągnąć złoty środek. No i oczywiście nie chce, żeby ktoś nią pomiatał, ale też ona nie pomiata innymi osobami. Wie, jakie ma wady i wie też, jakie ma zalety. Tak więc ona jest po prostu świadoma swojego charakteru. Jeżeli jeszcze chodzi o tą osobę agresywną czy pasywną, to właśnie takich osób jest najwięcej tutaj w naszym społeczeństwie i to wcale nie jest takie dobre, ponieważ jeżeli chodzi o na przykład relacje damsko-męskie, ponieważ załóżmy, że ja bardzo lubię dyrygować w związku i bardzo lubię narzucać swoje zdanie. No ja jestem tą osobą agresywną, a mój partner na wszystko się godzi, bo nie chce się kłócić, nie chce ze mną dyskutować, bo wie, że zaraz będę, nie wiem, wybuchy. No oczywiście tak nie jest, ale czysto teoretycznie i właśnie ona jest osobą pasywną. A być osobą asertywną w ogóle nie jest taką łatwą sztuką. I jeżeli zastanowimy się nad tymi korzyściami, jakie da nam bycie taką osobą asertywną, no to można pomyśleć, że w sumie fajnie by tak troszkę, no wiecie, popracować nad sobą. No jakie są korzyści? No to przede wszystkim czujemy się pewni siebie, jesteśmy w stanie w ogóle podbić cały świat, mamy lepsze stosunki z naszymi znajomymi, z naszą rodziną, przede wszystkim w ogóle mniej się stresujemy, bo zauważysz, że osoba asertywna potrafi dojść do porozumienia. Czyli jeżeli coś jej się nie podoba, jeżeli ktoś narzuca nam swoje zdanie, nam się to nie podoba, to potrafimy tak się dogadać, że na przykład będziemy mieli mniej do roboty, jeżeli ktoś chce na nas narzucić w ogóle ogrom papierkowej pracy jakiejś. No i oczywiście taka osoba jest w 100% sobą, po prostu. Oczywiście sama czysta teoria nie spowoduje, że nagle będziemy super asertywni, ale to jest cecha nabyta, którą możemy w sobie wypracować. A jak? O tym właśnie Ci opowiem w drugiej części materiału, który pewnie ujrzy światło dzienne już niedługo. A ja Ci teraz z tego miejsca chcę bardzo podziękować za to, że dobrnąłeś do końca, bo mam nadzieję, że tak.
bez jakiegoś tam przeciągania. Po prostu życzę Ci udanego dnia i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!